Dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i bardzo serdecznie witam Was na kolejnym webinarze Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o fenomenie K-popu i mamy dwoje bardzo zacnych gości. Zaczniemy od kobiet, czyli Klaudia Tyszkiewicz, prowadząca audycję Teraz K-pop w czwórce Polskiego Radia. Największa fanka K-popu, jaką znam. Także Marcin Jakoby, który jest sinologiem oraz kierownikiem Zakładu Studiów Azjatyckich na Uniwersytecie SWPS. Zanim rozpoczniemy, to oczywiście przypominam Wam, że przez cały czas możecie zadawać pytania na czacie. Spodziewam się, że tych pytań będzie dużo i postaram się, aby wszystkie zostały zadane naszym gościom. I już nie przedłużając, jeszcze raz serdecznie Was witam i zaczynamy. Czyli Klaudio, moja droga, powiedz proszę, jak najlepiej zdefiniować, czym jest K-pop? Czy jest to bardziej gatunek muzyczny, czy jest to właściwie wszystko, co powstało w Korei, czy jest to coś, co właściwie nie ma swojej definicji? Właśnie bardziej bym się skłaniała ku odpowiedzi, że nie ma swojej definicji, bo K-pop jest na tyle złożonym, tutaj bym się pokusiła o stwierdzenie zjawiskiem, że oczywiście jest traktowany jako gatunek muzyczny, bo oczywiście K-pop w rozszerzeniu to jest Korean pop, koreański pop. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl muzyczny, to już tutaj okazuje się, że Koreańczycy zgrabnie poruszają się pomiędzy różnymi stylami muzycznymi, nie tylko po popie, ale także hip-hopie, łączą rap, techno, elektro bardzo często, więc tutaj przy gatunku muzycznym byłoby to ciężko zdefiniować. Natomiast K-pop dla mnie przynajmniej jest to zjawisko, jest to pewnego rodzaju bardzo duży zbiór całego rynku muzycznego, rynku rozrywkowego i ja bardziej niż K-pop lubię stwierdzenie, które nazywa się Hallyu albo Hallyu Wave, koreańska fala, i to już rzeczywiście jest stwierdzenie, które ma w sobie K-pop, ale określa wszystko, co związane z ekspansją kultury koreańskiej na świat, tej popkultury. Ja spotkałam się z taką definicją, kiedy przygotowałam się do naszej rozmowy, że K-pop jest to wypadkowa, powiedzmy, zafascynowania Korei Zachodem i tamtejszej muzyki, sięgającej głównie do jakiegoś nurtu, powiedzmy, amerykańskiego, z dodaniem tej charakterystyki takiej Korei, czyli tego koreańskiego pierwiastka. Czy to faktycznie, jak się słucha tej muzyki, która jest, jak już powiedziałaś, zlepkiem różnych odłamów, to czy ten amerykański, zachodni trend jest faktycznie tak bardzo wyczuwalny? Poniekąd tak jest, a przynajmniej było tak na samym początku, bo K-pop, kiedy wchodził na rynek koreański w latach 90., to rzeczywiście on był, można powiedzieć, że amerykańskich boys bandów i tej stylistyki muzyki R&B, oczywiście z twistem azjatyckim. To nie było tak, że puścilibyśmy piosenkę z lat 90. K-popową i ktoś by powiedział, oto to samo co Ameryka, tylko po koreańsku. To zawsze się różni, bo dochodzą do tego różne naleciałości kulturowe, też różne gatunki muzyczne, które się tam mieszają, na przykład popularny koreański trot, który nie wiem, czy teraz nie zostanę zjedzona, ale jest odpowiednikiem naszego polskiego disco polo, tylko trot jest koreański. To też jest taka muzyka bardzo, bardzo taneczna, weselna, można tak to powiedzieć. Ale teraz moim zdaniem K-pop ewoluował i wydaje mi się, że oprócz tego, że oczywiście piosenki są w języku koreańskim, to słuchając K-popu i słuchając amerykańskiej piosenki, na przykład po samej linii melodycznej, jesteśmy w stanie wyczuć te azjatyckie nuty, co jest K-popem, a co jest amerykańską muzyką. Nawet w tekście często pojawiają się angielskie słowa. I to tak. Chyba te większe boybandy głównie po nie sięgają. Ja myślę, że wiele Polaków po raz pierwszy o K-popie usłyszało na początku tego roku, kiedy, nazwijmy to, wybuchła drama, kiedy prowadzący program Dzień Dobry TVN no nie najlepiej zareagowali na jednego z członków zespołu BTS, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Aczkolwiek K-pop ma o wiele dłuższą tradycję, więc jak to właściwie się zaczęło? To może ja teraz poproszę pana Marcina, ponieważ już rozmawialiśmy na ten temat, że doskonale orientuje się w tych latach 90. Ja tylko napomknę, że zaczyna się to oczywiście od roku 1992. Tak, no dobrze. Ja bym tutaj chciał trochę obronić te początki K-popu, jeśli chodzi o wpływ kultury koreańskiej. Dlatego, że wydaje mi się, że oprócz trota jeszcze są tam dwa elementy. Jeden, który dla mnie jest w ogóle bardzo ciekawy, to jest muzyka perkusyjna koreańska tradycyjna,
która bardzo, bardzo silne piętno cisnęła na K-popie. Pewna rytmiczność, pewien wyeksponowanie perkusji jest bardzo ważne, wydaje mi się, w K-popie i jest to taki element, który w muzyce ludowej koreańskiej jest bardzo ważny. A druga rzecz to jest tradycja ballad. To też nie do końca fajnie brzmi, jak teraz oglądamy te, czy słuchamy tych ballad koreańskich z lat 70. czy 80., ale jest to pewna taka liryczność koreańska i w ogóle liryczność azjatycka, która jest widoczna i we wcześniejszym popie japońskim, hongkongskim, tajwańskim i też oczywiście bardzo silnie w K-popie. Natomiast początki były bardzo fajne, no bo od strony takiej muzycznej można powiedzieć, że ten początek to bardziej był zbliżony do eksperymentów Koreańczyków z rapem. I to był pierwszy hit właśnie z 92 roku. I później różne eksperymenty właśnie z soulem, z R&B, cały czas rap, cały czas ta liryczność koreańska i tak dalej, i tak dalej. To jest jak gdyby taki poziom, można powiedzieć, muzyczny. Powstały pierwsze boys bandy, girls bandy, czyli HOT, czyli BoA, pierwsza taka wielka gwiazda koreańska kobieta, która była specjalnie szkolona do tego, żeby osiągnąć sukces w Japonii i jej się udało, nawet specjalnie się uczyła języka japońskiego. Natomiast z mojej perspektywy bardzo ważny jest ten biznesowy model czy pomysł, dlatego że tak naprawdę to jest bardzo wcześnie, bo już w 89 roku taki człowiek, który potem stał się legendą, czyli Lee Soo-man, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych próbował stworzyć koreański odpowiednik boys bandów, girls bandów. Na początku mu nie wychodziło, zakładał jakieś firmy, nie udawało mu się to i w końcu w 95 roku zaczął tak naprawdę działać właśnie zespół HOT, był tym pierwszym, który osiągnął jakieś, no można powiedzieć, wielką sławę w Korei. No i okazało się, że ten model biznesowy, który on stworzył, staje się jakąś absolutną potęgą i polega on właściwie na tym, że jest to agencja, która w sposób bardzo taki planowy, w sposób bardzo systemowy tworzy gwiazdy, dobierając starannie uczestników tych zespołów i bardzo, bardzo głęboko i długo nad nimi pracując po to, żeby oni weszli na rynek jako, tutaj powiem coś może bardzo brzydkiego, jako dojrzałe produkty. Czyli to nie jest tak, że to są jakieś gwiazdy, które zaczynają, eksperymentują i my widzimy ich na początku, nie wiem, w telewizji czy w necie, jak oni w ogóle szukają siebie. To są już gotowe zespoły, które są już świetnie przygotowane do tego, żeby działać na rynku. No i właściwie można powiedzieć, że od czasu, no właściwie to jest prawie równo z XXI wiekiem, czyli koniec lat 90., sam początek XXI wieku, czyli rok 2001, kiedy te zespoły osiągają ogromną popularność w Korei, ale też w Azji, w innych krajach, bo od samego początku historia K-popu to jest historia sukcesu w Azji Południowo-Wschodniej, w Wietnamie na przykład, i w Japonii, i w Chinach przede wszystkim. Nawiązując jeszcze, przepraszam, że tutaj się wtrącę, do tych właśnie agencji muzycznych i Lee Soo-mana, to również drugą, bo można powiedzieć o agencjach muzycznych o wielkiej trójce w Korei, jest to właśnie założona przez niego agencja SM Entertainment, ale drugą do niedawna, bo teraz już to zaczyna się to zmieniać, największą agencją YG Entertainment w Korei Południowej, to też jest założona przez osobę, która wcześniej miała kontakt z muzyką i był to Yang Hyun-soo, który był, że tak powiem, można powiedzieć, pierwszym K-popowym członkiem K-popowego zespołu, bo w 1992 roku pierwszy zespół K-popowy to Seo Taiji and Boys i ich wielki hit Nan Arayo i właśnie w tym zespole był Yang Hyun-suk, a potem kiedy wytwórnię muzyczną, do której należą tak wielkie gwiazdy jak zespół Big Bang, były 2NE1, obecnie Blackpink, chyba najpopularniejszy girls band w tej chwili na świecie, mogę tak powiedzieć, więc to jest dosyć ciekawe, że te agencje były, a i trzecia agencja, która została założona, JYP Entertainment, również jest założona przez wokalistę, artystę, idola, który do tej pory śpiewa na scenie, a rozpoczął swoją karierę 30 lat temu, więc każda z tych wytwórni jest gdzieś zakorzeniona, że została stworzona przez osobę, która rzeczywiście z tą muzyką sama miała kontakt. Oboje dotknęliście już tylu
wątków, o których chcę się jak gdyby zahaczyć o nie, ale jeszcze mam jedno pytanie takie powiedzmy techniczne, bo z tego co tutaj opowiadacie, to w mojej głowie powstała taka wizja, że rynek muzyczny w Korei jest absolutnie nieporównywalny do tego, który znamy z Polski, który znamy z Ameryki, ale istnieje też coś takiego jak J-pop, prawda? Czyli jak gdyby pop pochodzący z Japonii. Czy tamtejszy rynek jest już w jakiś sposób zbliżony do koreańskiego? Znaczy, jeżeli mogę, to znowu tak cofając się troszeczkę do historii, no można powiedzieć, że w Korei właśnie nie było takiego rynku popowego do właśnie lat 90. Natomiast był bardzo silny i można powiedzieć, że żebyśmy, nie wiem, w 85 roku, zjawili się w Azji, sobie pojeździli po krajach azjatyckich i zobaczyli, jaka muzyka jest w sklepach z płytami, bo tak wtedy muzykę sprzedawano, to był to właściwie tylko i wyłącznie J-pop, czyli japoński pop. Japończycy byli potęgą muzyczną oraz właśnie Hongkong i Tajwan. To były trzy kraje, które naprawdę były, czy regiony, które były naprawdę bardzo silne muzycznie i K-pop im to zabrał. Natomiast oni budowali swoją potęgę na takim tradycyjnym myśleniu o tym, że jest wytwórnia, że ta wytwórnia ma artystów, artyści wydają w niej płyty, te płyty się sprzedają i na tym zarabiają artyści. No i sobie grają koncerty, żeby promować trochę te płyty. To, co zrobił K-pop i moment, w którym K-pop przyszedł, to jest taki moment, kiedy w ogóle przemysł muzyczny się kompletnie zmienił, to znaczy artyści już nie zarabiają pieniędzy na płytach, zarabiają pieniądze na koncertach, na eventach i to jest jak gdyby wszędzie na całym świecie ta ogromna zmiana, która nastąpiła. Natomiast to, co stworzył K-pop, no to jest w ogóle absolutnie fascynujące dla osób, które zajmują się rynkami kultury, taki pomysł, że właściwie niepotrzebne są wytwórnie w ogóle. Że można wszystko działać online'owo, że fani wykonują bardzo dużo pracy, którą normalnie wykonywały wytwórnie, ich agencje marketingowe i tak dalej. I że można tak naprawdę od nowa zbudować w ogóle sam pomysł na to, jak ten przemysł się rozwija, jak zarabia i jak się kontaktuje z fanami. Jeżeli chodzi o płyty, to tutaj myślę, że też warto by było zaznaczyć, bo to też nie jest tak, że płyty przestały się sprzedawać. Wręcz jeżeli chodzi o K-pop, oni trochę zredefiniowali, co to znaczy sprzedawać płyty. Wygląda w ten sposób, że o dziwo Japonia, która w ogóle, bo zadałaś pytanie o J-pop i to też jest ciekawe, że J-pop sobie istnieje, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny wpływ na J-pop ma K-pop i jak wiele artystów K-popowych jest na rynku japońskim, nie tylko ze swoimi wydaniami koreańskimi, ale przede wszystkim to jest właśnie ta umiejętność K-popu dostosowania się do danego rynku, że zaczęli tworzyć albumy i wydania tylko po japońsku, tylko dostępne w Japonii, specjalnie pod ten rynek, więc oni się dostosowali i tworzą J-pop, mimo że są Koreańczykami i mimo tego, że, co też warto wspomnieć, historycznie Korea z Japonią nie za bardzo się lubią, ale muzyka łączy. Natomiast wracając do tych płyt, w Japonii właśnie na ich przykładzie można zauważyć, że podczas kiedy na rynku światowym, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt, tak naprawdę tylko 40% to są fizyczne albumy, reszta to jest oczywiście sprzedawana w internecie. Natomiast w Azji, w Japonii i Korei ta tendencja się odwróciła, tam 70% sprzedaży albumów to są albumy fizyczne, dlatego że albumy zaczęły być tak naprawdę nie albumami płytą, tylko merchandisingiem. W środku płyty znajdziemy plakaty, znajdziemy specjalne fotobooki, znajdziemy specjalne zdjęcia kolekcjonerskie. Albumy też są możliwością w przypadku wielu zespołów na to, by wylosować na przykład spotkanie ze swoim idolem, albo ta osoba, która najwięcej płyt kupiła, ma pierwszeństwo wejścia na koncert, gdzie są wyprzedawane bilety. Ja nawet tutaj taki jeden album mam ze sobą właśnie. O, tutaj mamy album, który dostałam od moich fanów audycji i proszę zobaczyć, że w środku można powiedzieć, że to jest najmniej ważne. Wiele fanów K-popu nigdy nawet nie przesłuchuje płyt, które kupiło, ale to wszystko, po co kupują albumy, to jest to, co znajduje się w środku. Do tego oczywiście dochodzą plakaty i tutaj, o, przepraszam, bardzo spadło. To są te karty, o których mówiłam, kolekcjonerskie, czyli zdjęcia idoli. I teraz jeżeli powiedzmy jakiś
fan K-popu kupił sobie album i jego ulubionego artysty nie ma w środku, albo nie jest to zdjęcie, na które liczył, to potrafi kupić kilka albumów tylko po to, żeby trafić na to, co sobie wymarzył. Więc rzeczywiście to, w jaki sposób oni wykorzystali to oddanie fanów i przełożyli to na sprzedaż, jest niesamowite. Ja tylko może dodam, że Japonia jest w ogóle bardzo konserwatywnym rynkiem muzycznym i w Japonii sprzedaż płyt fizycznych nigdy nie przestała być ważna. Właściwie były takie dwa rynki płyt fizycznych, Japonia i Stany Zjednoczone. Japonia to utrzymała, ale to, co Klaudia bardzo fajnie powiedziała, zupełnie K-pop zmienił to, jak się postrzega płytę i jak się ją wykorzystuje. Powiem tak. Ja, ponieważ dotychczas nie słyszałam o tym, że można zamieszczać karty kolekcjonerskie do płyt, to jestem pod wrażeniem, bo pamiętam, że jako dziecko, kiedy zbierało się kapsle, to ja już wtedy sobie myślałam, kurczę, muszę wydać kolejne złoty 50, żeby kupić chipsy, bo może znajdę to, co szukałam, a tu ludzie są w stanie kupować płyty i to jest po prostu fenomenalne, jak można sprytnie wykorzystać zaangażowanie, oddanie, żeby dalej płyty się sprzedawały i też co jest istotne, bo często polskie gwiazdy zwracają na to uwagę, że płyty się nie sprzedają, więc oni mają mniejsze zyski, a to z kolei przekłada się na to, że no jako artyści no powiedzmy mają mniej zasobów, którymi mogliby obracać, żeby na przykład wydawać kolejne płyty, inwestować w lepsze widowiska, kiedy już są koncerty, a to jest sposób na to, żeby jednak tych fanów zachęcać do tego, żeby zostali w taki cudzysłowie oldschoolowy sposób, także Korea po raz kolejny mnie zachwyciła. Tak, tak, to jest niesamowite też oddanie fanów pod tym względem, że no to po pierwsze jest sposób walki K-popowych wytwórni z piractwem, bo przez taką sprzedaż albumów, bez względu na to, ile wycieka piosenek czy tych kupionych, bo też co jest ciekawe, to nawet kupno jednej piosenki w internecie koreańskiej jest o połowę tańsze niż amerykańskiej, bo patrząc na przykład na ceny na popularnych stronach z muzyką, piosenka z amerykańskiego popu kosztuje około $1, natomiast wiele piosenek K-popowych kosztuje 50 centów, jest to o połowę mniej, ale oni sobie nadrabiają tą sprzedażą płyt i też to jest bardzo jakby rozbudowany rynek tam i znaczenie programów muzycznych, czyli co tydzień każda główna stacja ma swój program, w którym przedstawia nowości i ten program wygrywa jeden zespół, który, że tak powiem, sprzedał najwięcej płyt, najczęściej się odsłuchiwał, pobił listy przebojów i było na niego głosowanie przez fanów. Dużo rzeczy się na to składa i fani po to, żeby ich zespół rzeczywiście wygrał, są w stanie, i to jest potwierdzone, kupować kontenery płyt, które gdzieś stoją w magazynie, nie są nawet rozpakowane, ale wszyscy się składają, żeby kupić ten kontener i żeby, rozumiecie, rozwinąć tą sprzedaż, żeby rzeczywiście ten zespół miał wyższe wyniki. No jeszcze jeśli chodzi o zarabianie, no to pamiętajmy o tym, że K-pop jest często bramą dla młodych ludzi do kariery ogólnie w showbiznesie. Oni się potem pojawiają w różnych talk showach, pojawiają się w serialach, pojawiają się w filmach. Bardzo duży jest taki flow, można powiedzieć, pomiędzy serialami a K-popem, czyli aktor jest K-popowcem. Gwiazda K-popu zaczyna grać jako aktor. I właśnie wchodzi się do show biznesu, gdzie później człowiek zarabia na tym, że jest znany. Bardzo często są właśnie osoby, które zaczynały od K-popu. No to jest chyba dobry moment, żebym zapytała was o, powiedzmy, tą ciemną stronę tego całego szaleństwa, bo zarówno przeglądając internet, poszukując informacji o K-popie, łatwo natrafić na różne dramy z udziałem różnych piosenkarzy. I jednym z takich przykładów było tutaj, kiedy jeden z członków zespołu, przepraszam, mylę zespół, ale wydaje mi się, że to znowu była mowa o BTS, związał się chyba z dziewczyną, czy jego dziewczyna była w ciąży, czy to zespół teraz? EXO, mówisz o Chenie z EXO. To drugi, ten duży, drugi równie duży. Jak to? Nie ma nikogo większego niż BTS. Przepraszam, to drugie równa znana mi nazwa. I jego dziewczyna zaszła w ciążę i nagle pojawiła się wielka drama i fani nie byli w stanie w dużej mierze wybaczyć tego, że on się z kimś związał, bo te gwiazdy powinny być jak najbardziej dostępne i zgrywać jak najdłużej to możliwe singli. I na tych gwiazdach jest mnóstwo takich różnych
powiedzmy obostrzeń, których muszą się przestrzegać, idealna sylwetka, restrykcyjne diety, mordercze treningi, przygotowywania itd., itd. I są gwiazdy, które tego nie wytrzymują i pojawiają się informacje, że ktoś właśnie odszedł z zespołu albo popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał tej presji. Jak często właściwie pojawiają się sytuacje, kiedy właśnie gwiazda wymięka, albo czy fani mają tak naprawdę świadomość tego, że te gwiazdy poza tym, że uśmiechają się na teledyskach, jednak mają poważne problemy, tylko się przymyka oko, bo jednak muzyka jest ważniejsza i powiedzmy całe show, że show must go on. Myślę, że warto przede wszystkim powiedzieć o tym, że każdy rynek muzyczny ma swoje ciemne strony. To, co jest ważne dla K-popu, to to, że K-pop jest na tyle rozwiniętym już rynkiem światowym, który wpływa mocno na produkt krajowy brutto całej Korei Południowej i rząd Korei Południowej dopłaca nawet do tego, aby rozwijano K-pop i do działalności K-popowych agencji. Więc odpowiedź na to jest taka, że fani oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że są takie restrykcje nakładane, niesamowita presja na idoli, ale to też jest spowodowane tym, że jeżeli agencja muzyczna wydała na swojego idola niekiedy miliony dolarów po to, żeby go wyszkolić, żeby działać na jego wizerunek, żeby kupować mu, nie wiem, chociażby markowe rzeczy, żeby dobrze się prezentował na, można powiedzieć, wybiegu, bo takim są dla fanów K-popu moda z lotnisk, to oni nie mogą sobie pozwolić na jak najmniejszy nawet błąd. Jeżeli fani wydają setki tysięcy na to, żeby kupić album danego artysty, bo go kochają, bo wyobrażają sobie, że on jest oddany fanom, to w sytuacji, w której słyszą, że on na przykład zatajał przez kilka lat swój związek, a nagle jego dziewczyna zaszła w ciążę, no to zaczynają się buntować i zaczynają pojawiać się wiadomości, że nie wiem, nawet fani Chena, akurat z EXO, o którym wspomniałaś, zaczęli palić jego albumy przed wytwórnią na znak protestu. Na całe szczęście to zaczyna się zmieniać, bo jeszcze kilka lat temu, co też jest związane w ogóle z kulturą koreańską, bo w Korei jest tak jak i podobnie w innych krajach azjatyckich, na przykład Japonii, ogromna kultura pracy. Od nich jest wymagane, żeby swojej pracy oddawali 100%, żeby byli poświęceni jej na maksa. I w takiej sytuacji, w której nagle ktoś się dowiaduje, że na przykład idol ma dziewczynę, nie zawsze chodzi o to, że bo ja sobie wyobrażałam, że to ja z nim będę. Bardzo często to jest, to zabiera mu uwagę od ważnych rzeczy, od pracy, od występów, od koncertów. On teraz się na tym nie skupi, bo on teraz ma dziewczynę. Więc to jest oczywiście powiązane z koreańską kulturą. I jeszcze kilka lat temu fani K-popu, zwłaszcza w Korei, bo fani K-popu w Korei i fani międzynarodowi to są dwie różne sprawy, dwa różne światy. I ci koreańscy fani bardzo, ale to bardzo wymagali od idoli pełnego zaangażowania. Ale właśnie przykład, znowu wrócę do tego Chena z EXO, pokazuje, że protesty, które były na znak tego, że on się związał, były nieporównywalnie mniejsze do takich akcji jeszcze sprzed kilku lat, więc to pokazuje, że koreańscy fani są coraz bardziej wyrozumiali. Ja bym może jeszcze powiedział, że koreańskie społeczeństwo mimo wszystko jest dość konserwatywne, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe. Więc w ogóle jest inny trochę w ogóle narracja o gwieździe. My jesteśmy, przynajmniej ja się wychowałem w takim przeświadczeniu, że gwiazda to jest ktoś, kto jest skandalistą, że nie wiem, pije dużo, bierze narkotyki, nie można go jakoś ugrzecznić i tak dalej, i na tym polega jego gwiazdorstwo. No tamta narracja jest zupełnie inna. To, co powiedziała Klaudia, to absolutnie jest prawda, że ja bym to porównał do sportowców zawodowych albo na przykład do zawodowych wirtuozów, którzy grają na fortepianie. To są osoby, które od rana do wieczora ćwiczą. One sobie nie mogą pozwolić na to, że przez całą noc, nie wiem, chleją alkohol gdzieś tam. Po prostu to nie jest ten typ życia. Czyli tak jak sportowiec wszystko poświęca dla sportu, tak jak, nie wiem, wirtuoz gry na fortepianie wszystko poświęca fortepianowi, tak w K-popie jest taka duża rywalizacja i te agencje tak dużo wkładają pieniędzy, ale też czasu w stworzenie tych zespołów, dlatego że to są lata treningów, to są setki osób, które muszą być odrzucone po to, żeby ten jeden zespół przetestować i on czasami znika bardzo szybko, dlatego że okazuje się, że nie jest tak dobry, jak się wydawało. Więc inwestuje się ciągle, te zespoły się zmieniają bardzo często, więc to jest bardzo duży ten aspekt finansowy, bardzo duża presja, no i po prostu ludzie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby
do tego podchodzić lekko, a rzeczywiście etos pracy powoduje, że taka osoba się czuje odpowiedzialna za to, co robi w życiu prywatnym. No nie ma takiego podziału, że to jest moje życie publiczne, a w życiu prywatnym jestem zupełnie inną osobą. I każdy jest oceniany za całość tego, kim jest w społeczeństwie, kim jest dla innych. Rozumiem, czyli to jest głównie wynik jak gdyby kultury samego kraju, że tak jak u nas no, nie bez powodu istnieją serwisy plotkarskie, że jednak lubimy wiedzieć, co tam u gwiazdek, które oglądamy na ekranie, słuchamy muzyki i często informacje o tym, że ktoś ma z kimś, powiedzmy, romans, bardziej elektryzują. Natomiast to wynika z kultury, że jest bardziej no, negatywnie postrzegane, jeśli ktoś ma, powiedzmy, romans i to nie jest oficjalny związek. Jeśli zostaniemy przy temacie w ogóle relacji damsko-męskich. Oficjalny związek to dużo powiedziane, ponieważ podczas kiedy Chance EXO ogłosił, że jego dziewczyna jest w ciąży i mają zamiar wziąć ślub, okazało się, że dopiero wtedy wyszły na jaw informacje o tym. Nie jestem w stanie teraz rzucić nazwiskami, bo nie pamiętam, ale było to kilku byłych idoli oraz aktorów, którzy nagle przyznali się, że no skoro on to powiedział, to ja teraz muszę wam wyznać, że jestem od 10 lat w małżeństwie i mam dwie córki. I jego fani do tej pory o tym nie wiedzieli. Tylko dlatego, że wytwórnia zapisała, że nie można o tym mówić. I fani byli w wielkim szoku, bo po pierwsze oczywiście czują się zdradzeni, że ktoś zatajał takie informacje. A to mogłoby źle wpływać na wizerunek, bo jeżeli chodzi o skandal związany z... skandal oczywiście w cudzysłowiu, związany z byciem w związku, to coraz... nie wiem, czy mogę powiedzieć popularniejsze, ale lepiej odbierane są, kiedy to są związki pomiędzy idolem z innym idolem. Wtedy to przynajmniej jest chodliwy temat. Fani tworzą tak zwane pairingi, czyli sobie wyobrażają, tworzą fantastyczne historie pisane w internecie i kolaże foto z tymi gwiazdami. Oczywiście niektórzy są przeciwni. Natomiast jeżeli to już jest związek pomiędzy danym idolem i kimś, kto nie jest znany i to jest tylko związek, to nie jest małżeństwo, nie ogłaszają, że się zaręczyli, no to wtedy fani mają większe pretensje. Myślę, że to też jest związane z tym, że wtedy bardziej to jest dla nich, myślą, żeby było bardziej dostępne, że skoro ta osoba nieznana, nie z show biznesu była w stanie się połączyć z tą gwiazdą, to dlaczego ja nie mogłam tego zrobić? Absolutnie. Pojawiło się pytanie, bardzo chciałbym coś więcej posłuchać o zaangażowaniu fanów w tworzenie marki danego artysty K-popu, czyli jak dobrze rozumiem, fani K-popu stają się prosumentami. Znaczy, z mojej perspektywy ja mogę powiedzieć tak, że te agencje, ponieważ mają bardzo, bardzo rozbudowane właściwie takie strategiczne działania marketingowe, od razu patrzą na to, jak dany zespół jest postrzegany przez fanów. To jest jak gdyby jeden poziom. Drugi poziom to jest kwestia językowa, która jest moim zdaniem absolutnie fascynująca. Znaczy, wyobraźmy sobie, że najbardziej znany zespół na świecie mówi w języku, który jest językiem tak naprawdę bardzo, bardzo niszowym. No, to wyobraźmy sobie, jakby największa gwiazda światowa śpiewała po polsku albo po czesku. No to jest niezwykłe, a to się dzieje właśnie w Korei. I ten poziom językowy, kiedy fani na przykład tłumaczą teksty piosenek, to się oczywiście przekłada też na, to o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale na seriale, na filmy. Jakby fani wykonują bardzo dużo tej roboty tłumaczeniowej. Najwięcej roboty to jest ruch w mediach społecznościowych, bo ten ruch generuje zainteresowanie, czyli to są miliony tweetów, miliony informacji, które są przekazywane na wszystkich możliwych kanałach i to tak naprawdę ma ogromną wartość marketingową dla tej po prostu no, tworzy wielki strumień informacji, który żadna firma, żadna agencja, żadna wytwórnia muzyczna nie byłaby w stanie zapłacić za to, żeby coś takiego stworzyć. Mhm. Klaudia, chcesz dodać w tym temacie? Nie, oczywiście, absolutnie się zgadzam. Dziękuję. To jest w takim razie ciekawa, bo dużo razy już tutaj wspominaliście o agencjach, które promują, inwestują, tworzą tak naprawdę gwiazdy, które później na nich zarabiają. Ale jestem ciekawa, czy zdarzają się też takie historie, jak znamy z polskiego lub światowego, powiedzmy, rynku, jak na przykład Justin Bieber, który najpierw był chłopcem, który zamieszczał piosenki w internecie, zdobył rzeszę fanów i w końcu ktoś go zauważył i zrobił z niego jeszcze większą gwiazdę. Czy są takie historie w Korei, że ktoś sobie zapuszcza covery na YouTubie, zostaje gdzieś tam
znaleziony pośród setek innych osób i wywyższony, powiedzmy, ze względu na jego talent. Czy to wszystko się sprowadza do agencji, która znajduje ludzi i tworzy boys band, girls band? Czy są tacy też solowi? Są takie osoby, które w taki sposób zyskały rozgłos, ale są w mniejszości. Tak naprawdę większość koreańskiego rynku muzycznego opiera się o system castingów, osoby, które marzą o karierze K-popowego idola, zgłaszają się, które są organizowane nie tylko w Korei Południowej, ale także na całym świecie. Wiele koreańskich artystów pochodzi z innych krajów niż Korea. Zostaje odkrytych na przykład w Stanach Zjednoczonych, do Korei i tu się uczy języka. I ten system na pewno jest o wiele bardziej popularny. Też coraz większą popularnością cieszą się talent show telewizyjne, gdzie też jest bardzo dużo artystów, którzy zostają odkryci w ten sposób. A teraz nawet największą popularnością cieszą się talent show, w którym biorą osoby już wytypowane przez wytwórnie, ale które jeszcze nie zadebiutowały i chcą pokazać się od tej strony, że zanim jeszcze w ogóle trafią do K-popowego zespołu, to chcą już zyskać rozgłos, chcą już zyskać popularność i w ten sposób trafić do zespołu. Jest bardzo dużo przykładów członków, którzy wcześniej byli w takich programach, a potem trafili do innych zespołów. Na przykład takie talent show kończą się tym, że debiutuje się jeden zespół, w którym są ludzie z różnych wytwórni, to jest na przykład 101, IOI, X1 i tak dalej, więc w ten sposób właśnie typuje się koreańskich artystów. Aczkolwiek oprócz castingów jest też naręcze innych sposobów na to, by wynajdować talenty, albo bardzo często skauci z wytwórni pojawiają się dziwnym trafem na talent show w szkołach i w ten sposób, albo na konkursach tanecznych, w ten sposób szukają przyszłych idoli. A w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś naprawdę ma niesamowitą urodę i trochę talentu, co oczywiście można potem wytrenować na ogromny talent, część właśnie trainee zostało znalezione w ten sposób, że szło ulicą i jakiś scout z wytwórni za nimi biegł. Jest taka na przykład dosyć popularna jednego z członków właśnie EXO, który uciekał przed skautem ze swojej wytwórni, bo nie wiedział, co od niego chce. Dopiero kiedy tamten go dogonił, to się okazało, że chciał go zwerbować do wytwórni. Też dwie takie siostry popularne z SM Entertainment również, jedna to Crystal, a druga Jessica, zostały zwerbowane podczas zakupów w Stanach Zjednoczonych, gdzie wtedy mieszkały, więc tych sposobów jest wiele. Jeszcze może tam dodam, bo bardzo fajnie Klaudia powiedziała o umiędzynarodowieniu. To od samego początku agencja myślała o tym, żeby wejść na jakiś rynek, powinny mieć jakiś komponent, czyli jakiegoś członka zespołu, który jest na przykład osobą z danego kraju albo mówi dobrze w danym języku. I bardzo często teraz w zespołach K-popowych są osoby z Chin albo osoby z Azji Południowo-Wschodniej. I to się łączy też z takim trendem w Korei, w Republice Korei, do w ogóle otwierania Koreańczyków umysłowym, mentalnie na osoby z Azji Południowo-Wschodniej, bo Korea była bardzo takim jednolitym krajem, bardzo mało cudzoziemców mieszkało w Korei. Od, nie wiem, 20 paru lat jest bardzo duża migracja, szczególnie z Azji Południowo-Wschodniej, z takich krajów jak Filipiny, również z innych miejsc, jak Afryka. Koreańczycy się powoli dowiadują o tym, że są ludzie z różnych krajów i dowiadują się więcej o Azji Południowo-Wschodniej i K-pop też trochę odpowiada na to być może zainteresowanie, ale też pokazuje tą siłę kultury koreańskiej, że bardzo dużo artystów pochodzi z innych krajów, uczy się świetnie koreańskiego, mówi czasami naprawdę z lekkim tylko akcentem po koreańsku, no i ma wspaniałe kariery i sławę w Korei jako gwiazdy koreańskiej muzyki. Ale jestem bardzo ciekawa, jak wyglądają te talent show. Czy to są programy, które można by porównać do naszych programów muzycznych, że ktoś śpiewa i w kolejnych odcinkach znowu śpiewa i dalej śpiewa? Czy też dodatkowo jest wprowadzany jakiś element właśnie ćwiczenia choreografii? Trochę się może wprowadza reality show, że się pokazuje, co te gwiazdy robią pomiędzy kolejnymi odcinkami, trochę jak Big Brother? Tak to wygląda, że oczywiście oprócz castingów potem są też odcinki na żywo, gdzie artyści śpiewają. W międzyczasie są całe obozy treningowe,
gdzie też pokazuje się ich drogę do wystąpienia z daną piosenką, gdzie też pojawiają się ich odczucia. Tutaj natomiast widząc komentarze podczas naszego streamu, też widzę, warto to zaznaczyć, bo też się to pojawiło oczywiście, że pojawił się duży skandal z właśnie programami tego typu. Dokładnie chodzi o programy Produce, i to już jest albo 101, albo 48 i tak dalej, gdzie w ogóle swoją drogą, tak jak w tytule, było członków tam ponad 100, którzy brali udział w takim talent show. Natomiast oczywiście pojawiły się skandale, w którym wyciekło, że producenci programu już wcześniej przed głosowaniem ustalili wyniki, kto dostanie się do finałowego zespołu, i dotyczyło to nie tylko jednej edycji programu, ale wielu. I teraz trwają właśnie różnego rodzaju przesłuchania w tej sprawie. Może nie skazani, ale wyrzuceni z telewizji producenci i reżyserzy za tego typu właśnie malwersacje. Czyli ten biznes nie różni się aż tak bardzo od zagranicznych też, typu Stany Zjednoczone, nawet nasz rynek. Tak. Dobrze, pojawia się kolejne pytanie. Ostatnio mówi się dużo o tym, że idole nie powinni być wysyłani na służbę ze względu na promowanie Korei za granicą. Czy działalność zespołu na okres służby jest, działalność jest zawieszona na okres służby? To wszystko zależy. Oczywiście warto tutaj podkreślić dla tych, którzy K-popem się nie interesują, że w Korei Południowej jest ciągle obowiązek służby wojskowej i zazwyczaj właśnie wszyscy mężczyźni w wieku poborowym odbywają taką służbę 2 lata. I były rozmowy, co prawda, w Ministerstwie Kultury na ten temat koreańskiej, aby zwolnić z tego obowiązku idoli K-popowych. Nie doszło to do skutku. Oni dalej również muszą przystąpić do wojska. I to, co się z nimi wtedy dzieje, to albo właśnie zawiesza się działalność zespołu na czas ich pobytu w wojsku, ale w międzyczasie te osoby, które nie są na służbie wojskowej, występują na przykład ze swoimi solowymi wydaniami, wydają solowe albumy, albo tworzy się tak zwane subunity, czyli pomniejszone zespoły o pomniejszonym specjalnym składzie, w którym może występować mniej osób, ci, którzy na przykład aktualnie są dostępni i nie odbywają tej służby. Ja może jeszcze powiem, że w Korei służba wojskowa jest postrzegana jako naprawdę taki wielki obowiązek patriotycznych młodych mężczyzn, i społeczeństwo w ogóle bardzo negatywnie patrzy na osoby, które się próbują jakoś migać od służby wojskowej. Więc artyści sobie nie mogą na to absolutnie pozwolić, więc wszyscy pokazują, jak są szczęśliwi, że idą do wojska. Na szczęście ta służba jest skrócona, bo jeszcze parę lat temu to były 2,5 roku. Teraz z tego, co wiem, to już jest rok tylko. Także jest o tyle trochę łatwiej i lepiej. Natomiast ta służba absolutnie jest i sądzę, że zostanie. Ale no, Koreańczycy oczekują, że prawdziwy mężczyzna pójdzie do wojska, będzie bronił kraju i wróci jeszcze bardziej męski, jeszcze bardziej wszystkie fanki, fani będą przepadali za tą osobą. Pojawiło się ciekawe pytanie, a co zrobić ze zespołami K-pop z innych, oczywiście zespołami K-pop w cudzysłowie, z innych nieazjatyckich krajów, które same określają się jako K-pop? Jak ich oświecić, co by się K-popem nie nazywali? Ja jestem w ogóle ciekawa, który zespół na przykład z nie Korei w ten sposób się określa, bo ja osobiście nie kojarzę żadnego. Takich sporo. Akurat teraz wypadły mi nazwy, ale za chwilę mogę je sprawdzić. Jest kilka zespołów fanów K-popu, którzy postanowili stworzyć swój własny subunit K-popowy. Był taki zespół stworzony z samych mężczyzn, bodajże z Wielkiej Brytanii, z USA, którzy nauczyli się języka koreańskiego, śpiewali po koreańsku, nazywali się zespołem K-popowym. Tak samo teraz ostatnio był dosyć duży skandal, można tak powiedzieć, związany z taką grupą K-popową z Wielkiej Brytanii. Za chwilę również znajdę nazwę. I rzeczywiście jest to o tyle trudny temat, że to wszystko zależy oczywiście od punktu siedzenia i od podejścia do tematu. No moim zdaniem zespoły, które nie mają w swoim składzie Koreańczyków, które nie powstały na rynku koreańskim, no nie mogą się nazywać K-popem, bo tak jak powiedziałam, to nie tylko gatunek muzyczny, to cały fenomen. Jeżeli ktoś nie przeszedł tego systemu bycia trainee i kilka lat, czasami nawet kilkanaście w najgorszych przypadkach, G-Soula na przykład, którzy przechodzili ten trening, nie przechodzą tego treningu, nie znają, co to są te rygorystyczne zasady, K-popem nie są. To już chodzi o ten poziom artystyczny. Naprawdę w K-popie liczy się ten wielki show, wspaniały taniec, choreografia, śpiew, ruch na scenie, wizerunek.
osoby, które amatorsko do tego podchodzą i im się wydaje, że są wspaniałe, no to naprawdę tak odstają od tego K-popu, jeśli chodzi o poziom, że też mi się wydaje, że to trudno jest w ogóle konkurować. No to jest tak, jakbym ja konkurował w sprincie z człowiekiem, który po prostu od rana do wieczora, od wieku 13 lat tylko nic innego nie robi, tylko to. No, to jest w ogóle inna kategoria. Ja tutaj tylko napomknę, bo już sprawdziłam, jeden zespół to Kachi, a drugi widzę tutaj, że również osoby komentujące w trakcie mi podpowiedziały, że tak, to było EXPEDITION, czyli ten zespół, który był stworzony z zagranicznych mężczyzn, a Girls Band to Kachi. Program w telewizji koreańskiej, kiedy oni płakali, że Koreańczycy ich nie akceptują, jakie to jest niesprawiedliwe, przecież oni są świetnym zespołem K-popowym. Tak, tak. To ja bardzo chętnie później rzucę na nich oko, ponieważ przed naszą rozmową i też dzięki tobie, Klaudia, ponieważ od kilku lat opowiadasz mi systematycznie o K-popie, ja trochę tą kulturą, można myślę to tak określić, jestem zainteresowana i za każdym razem, kiedy widzę teledysk jakiegoś zespołu K-popowego, jestem pod wielkim wrażeniem rozmachu. Bo to są naprawdę świetnie wyreżyserowane, dobrze zsynchronizowane, to są chyba właśnie te lata treningów, żeby oni tak dobrze się prezentowali i no, odstające na tle produkcji, powiedzmy, które znamy ze Stanów, które są chyba nam najczęściej powiedzmy eksponowane, czy z polskiego rynku muzycznego teledysków, także z przyjemnością porównam, czy to faktycznie jest tak bardzo na wyrost określanie się jako K-pop, ale właśnie też dzisiaj uświadomiłam sobie, że chyba pierwszą koreańską piosenką, którą słyszałam zarówno ja, jak i chyba większość Polaków, jest Gangnam Style. I chciałam zapytać, czy to jest K-pop? Tak, Gangnam Style jest jak najbardziej K-popem, aczkolwiek przez wielu fanów K-popu, jakby to powiedzieć, fani K-popu trochę inaczej podchodzą do Gangnam Style, bo jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni Psy'owi za to, że rozpromował koreańską kulturę, koreańską muzykę. Aczkolwiek kiedy fan K-popu słyszy, a K-pop to Gangnam Style, no to pojawia się tutaj gęsia skórka przerażenia. Warto wspomnieć o tym, że Psy jest artystą bardziej komediowym. Bardzo dużo z jego twórczości opiera się na komediowych właśnie wytworach, ale oprócz tego jest też wspaniałym raperem, wokalistą, który w ogóle skończył Berklee Music of College, więc jest bardzo dobrze wykształcony muzycznie, ale lubi szokować i teledyskami, i tym, co robi. Aczkolwiek to nie jest pierwszy raz, kiedy K-pop przeszedł do mainstreamu i próbował podbijać ten zagraniczny rynek, bo tak jak wcześniej Marcin wspomniał o artystce BoA, która jest nazywana Madonną K-popu, to ona już w 2009 roku wydała swój pierwszy amerykański album, taki pierwszy duży jako artystka K-popowa, próbując przebić się na ten rynek amerykański. Potem pamiętam, że jeden z zespołów, nie zabijcie mnie teraz, to było bodajże Wonder Girls, wydał piosenkę z Akonem, więc były już pierwsze próby właśnie kolaboracji, tak, mogę tak powiedzieć, czyli współpracy z zagranicznymi artystami, więc no Gangnam Style, nikt się tego nie spodziewał, ale stał się takim wielkim przebojem. Ja tutaj troszkę prywaty mogę powiedzieć, że jako fanka K-popu od 10 lat, no to jako jedna z pierwszych osób usłyszałam Gangnam Style, zanim przebił się do mainstreamu. I pamiętam słowa swojej przyjaciółki wtedy, która powiedziała, zobaczysz, to będzie hit. A ja mówię, co ty, nie ma szans. I potem utarło mi to nosa. Zwłaszcza, że Psy chyba jest takim człowiekiem trochę z zewnątrz o tyle, że on miał zupełnie inną karierę artystyczną przedtem. Śpiewał zupełnie co innego i właściwie wszedł z czymś takim, no, które też estetycznie było zupełnie inne niż K-pop, więc taki trochę jest outsiderem, no przynajmniej ja tak go odbieram, no to jest jak gdyby kompletnie człowiek, który nie wyszedł z tego mainstreamu K-popowego. Nasza rozmowa głównie dotyczy nie tylko tego, czym jest K-pop, czym się charakteryzuje, ale skąd się wziął jego fenomen. I oboje już dużo o tym powiedzieliście na samym początku. Też Marcin wspominał o tym, że tu jest duża zasługa rządu koreańskiego, który od początku dostrzegł potencjał eksportowy, powiedzmy, w tej muzyce. Ale pojawiło się pytanie, które właściwie jego jest taką klamrą. Chciałabym się dowiedzieć, jak to się stało, że K-pop stał się popularny w Europie i USA. Co wpłynęło na międzynarodowy sukces gatunku? I ja myślę,
może nie myślę, tylko chciałabym najpierw zapytać ciebie, Klaudia, ponieważ ty o K-popie dowiedziałaś się dużo wcześniej, zanim wydaje mi się stał się takim mainstreamem, że dzisiaj możemy sobie o tym porozmawiać. Jak ci się stało, że ty na niego trafiłaś? To był zupełny przypadek, jeżeli chodzi o mnie. Ja kiedyś dosyć mocno udzielałam się w grupie tanecznej, podczas której dostałam propozycję zatańczenia solówki i postanowiłam, że spróbuję znaleźć choreografię, która nie była jeszcze przez nikogo w naszej grupie tańczona, czyli nie będzie to dancehall, ani hip-hop, ani tego typu rzeczy. Chciałam czegoś nowego i zaczęłam szperać na YouTubie. I jedną z piosenek, która mi się wyświetliła, była piosenka Super Junior, właśnie tego zespołu z tej właśnie płyty. Ale było to Super Junior M, czyli ich subunit chiński, piosenka Supergirl. Był to 2010 rok. I pamiętam, że moja pierwsza reakcja to było, no przyznam, przepraszam, ale śmieszne Chińczyki. Ale potem zaczęłam oglądać kolejny teledysk, doszłam do tego, że to nie są Chińczyki, tylko Koreańczyki i, że tak powiem, wpadłam w ten wir bardzo mocno, aż jestem tutaj teraz po 10 latach dalej wierną fanką K-popu. I rekompensowałaś to pierwsze takie, powiedzmy, średnie wrażenie. Tak, zdecydowanie. K-pop, myślę, że to też wpływa na jego fenomen na świecie. Ma to do siebie, że tak jak powiedziałaś, ten rozmach, czyli te niesamowite teledyski, dopracowana choreografia, wspaniałe wokale, tam wszystko jest na tip-top. To jest to, co dla mnie odróżnia K-pop od amerykańskiego rynku muzycznego, że w K-popie nie ma miejsca na pomyłkę. Tam każdy jest specem w swojej dziedzinie. Jeżeli ktoś jest głównym tancerzem w zespole, to tańczy tak, że tańczy lepiej niż swój nauczyciel tańca, który go trenował przez lata. I kiedy już zobaczy się jeden teledysk K-popowy, moim zdaniem nie można przestać. To jest jak z chipsami. Weźmiesz jednego, musisz sięgnąć po kolejnego. Trafia do mnie ta metafora. Marcin, a z twojej perspektywy, czy jest jeszcze taki, powiedzmy, jeden element, który sprawił, że Europa i USA po prostu rozłożyły się na łopatki absolutnie i powiedziały tak, chcemy więcej? Znaczy ja powiem szczerze, również mam wyznanie tutaj wstydliwe, że ja kiedy zobaczyłem, jak K-pop się rozwija w Korei i w Azji, rozmawiałem z moją żoną, która jest Koreanką i ona mówiła, zobaczysz, Europa to kupi. Ja mówię, nie ma szans, to jest kompletnie inna estetyka, to jest w ogóle inne w ogóle podejście do muzyki. Nikt w Europie się tym nie będzie interesował. No i oczywiście okazało się, że nie mam racji, nie tylko Europa, ale cały świat, ale wydaje mi się, że gdyby K-pop poszedł ścieżką tradycyjną, przemysł muzyczny w Stanach Zjednoczonych by po prostu nigdy nie wpuścił K-popu na rynek, nigdy w życiu. Moim zdaniem nie byłoby żadnej możliwości, żeby K-pop zaistniał, ale ponieważ K-pop, tak jak opowiadaliśmy już to, wsparł się na fanach, na zwykłych ludziach i ich siłą wszedł na te, można powiedzieć, do świadomości młodych ludzi i wszedł do takiego segmentu, który wcale nie był tak mocno obwarowany, czyli dość młodych ludzi, najczęściej młodych kobiet w wieku kilkunastu lat, gdyby to zadziałało. A druga rzecz, no to jest kwestia, która wydaje mi się jeszcze dyskusyjna teraz, ale kwestia roli rządu koreańskiego, bo ona jest dwuznaczna. Ja rozmawiałem z różnymi ludźmi z sektora kultury w Korei i pytałem ich o to i raczej ich opinie były takie, że te oficjalne różne programy nie zawsze pomagały, czasami przeszkadzały, a to bardziej K-pop właściwie ciągnął wizerunek Korei jako kraju, niż kraj pomagał K-popowi. Natomiast jedna rzecz, którą trzeba przyznać, że różne rządy koreańskie robiły, to jest od samego początku, kiedy K-pop, kiedy jeszcze przedtem trochę, seriale koreańskie czy film zaczęły łapać za granicą, natychmiast tworzyli organizacje rządowe, które miały pieniądze, budżet, jakieś programy i one od razu próbowały coś robić. Więc koreańskie podejście do kultury jest takie bardzo, można powiedzieć, oni mówią o przemysłach kultury, tak jak Brytyjczycy, to jest podobne myślenie. Inne niż to kontynentalne europejskie. No wyobraźmy sobie, że Ministerstwo Kultury Polskie zamiast wydać na operę czy na orkiestrę symfoniczną, by władowały pieniądze w jakiś zespół popowy. Ludzie by byli oburzeni, ale jak to? Przecież to nie jest kultura, nasza prawdziwa kultura to jest co innego. Koreańczycy nie mieli w ogóle takich oporów, więc bardzo dużo robili, inwestowali i przede wszystkim była ta infrastruktura kulturalna, która im pomagała potem po prostu dalej to wszystko ciągnąć. Więc wydaje mi się, że kto komu pomógł, to jest kwestia dyskusyjna, natomiast na pewno rząd koreański był proaktywny.
I też myślę, że warto wspomnieć a propos tej ekspansji, że też powiem szczerze, ja z takim zainteresowaniem obserwuję to, co się dzieje obecnie, bo oczywiście nie ma co ku temu wątpliwości, że zespół BTS, Bangtan Boys, totalnie podbiło rynek amerykański. Udało się im to jako pierwszemu zespołowi, bo wcześniej były próby, ale nikt nie osiągnął takich wyników, takiej popularności, im oddać. Też się często zastanawiałam na ten temat, że jak to jest, że teraz Amerykanie są tacy zdziwieni, że oni taki niesamowity sukces odnieśli i to nie tylko dzięki swojej muzyce, oczywiście przede wszystkim muzyka, ich kunszt, choreografia, ale także charakter chłopaków, tych artystów, sam w sobie. Rzeczywiście fani zaczynają oglądać programy z ich udziałem, poznają to, jaki każdy jest i to też wciąga, ale amerykański przemysł muzyczny w latach 90. mocno rozwinął boysbandy, zauważył, ile się na tym zarabiało, a potem, nie wiem, czy zauważyliście, była taka przerwa aż do teraz. Boysbandów na amerykańskim rynku muzycznym nie ma, girlsbandów też nie ma, to znaczy są, ale jest ich bardzo mało. Jonas Brothers to nie jest tak jak K-popowy zespół, że mamy różnych tego śmiesznego, tego przystojnego, tego tajemniczego, więc to nie jest żadna nowość, że to rzeczywiście wciąga. I nie tylko młode dziewczyny, ale także taką 26-latkę jak ja. Młoda. Ale oprócz tego właśnie chciałam powiedzieć, że z zainteresowaniem przyglądam się temu, bo jeszcze nie jestem w stanie ocenić, czy Ameryka rzeczywiście zachłysnęła się K-popem, a nawet nie chodzi Ameryka jako fani K-popu z Ameryki, bo to oczywiste, że amerykańskie nastolatki kochają BTS i K-pop, ale czy rynek muzyczny, ich tamtejszy, który jest bardzo, bardzo zamknięty, traktuje te zespoły koreańskie bardziej jako ciekawostkę z Azji, czy jako rzeczywistego konkurenta na rynku. I to się, myślę, o tym przekonamy dopiero za kilka lat. A powiedz mi, Klaudia, tak z twojej perspektywy, ponieważ siedzisz w tym środowisku już od dekady, jak duże jest, powiedzmy, może społeczeństwo to złe słowo, ale rzesza fanów K-popu w Polsce? Jak ta społeczność, no chyba tak będzie najlepsze określenie, jest teraz w Polsce duża? Fanów K-popu w Polsce jest naprawdę sporo. Myślę, że możemy spokojnie szacować fandom K-popowy w Polsce na kilkadziesiąt tysięcy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie tej liczby sprecyzować, ale no właśnie mówi się o tym, że to jest od 30 tysięcy do nawet 100 tysięcy osób w Polsce. Myślę, że widać to, jaką jesteśmy wielką siłą po tym, jak polskie media coraz bardziej zaczynają się interesować tym tematem i przechodzimy do mainstreamu. Kiedy otworzymy gazetkę dla nastolatków, no teraz Brawo już nie ma, ale tego typu w Polsce, to już nie zobaczymy plakatów zagranicznych artystów, zobaczymy plakat koreańskich zespołów, koreańskich girls bandów, boys bandów. Też zauważymy to, że sam fakt, że ja mam audycję w polskim radiu poświęconą K-popowi, to myślę, że też dużo mówi. Jest w polskiej telewizji program poświęcony K-popowi. Czyli to, że przechodzimy do mainstreamu, zdecydowanie pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej poważnie traktowani i ta rzesza fanów rośnie. Chyba warto tutaj powiedzieć, jeżeli mogę, o tym, że jest jeszcze jeden walor K-popu, którego nie ma muzyka, nie wiem, brytyjsko-amerykańska, która do tej pory królowała na rynkach światowych, to jest ten właśnie pewnego rodzaju takie zaangażowanie społeczne i pewien taki, można powiedzieć, rys gwiazdy, która jest osobą miłą, otwartą, skromną, uczącą się cały czas. I teraz właśnie BTS chyba pokazał, że bardzo zaangażowano. I to, co jest dla mnie na przykład bardzo interesujące, to jest to, że BTS i angażuje się w kwestie dotyczące ochrony środowiska. I angażuje się, no teraz najnowsza rzecz, Black Lives Matter, no po prostu absolutnie niesamowite zainwestowanie własnych pieniędzy, miliona dolarów, również dużo różnych aktywności w mediach społecznościowych. To jest pewna taka odpowiedzialność, która wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy ludziom się wydaje, że no jednak nie tylko pieniądze, ale też trzeba myśleć o przyszłości, o ekologii, o odpowiedzialności i tak dalej, no to jest coś, co jest bardzo oczekiwane.
K-popu angażują się w tyle niesamowitych różnych akcji charytatywnych, niosą tyle dobrego i właśnie bardzo często jest mi smutno, że o tym nie mówi się tak głośno jak o innych rzeczach związanych z K-popem, że fani K-popu oprócz kupowania konteneru albumów za te same pieniądze są w stanie kupić ryż, który jest przekazywany w Korei na cele charytatywne albo robią zbiórki, albo nawet jeżeli nie pieniężnie, to właśnie a propos Black Lives Matter, na Twitterze amerykańskim zaczęły pojawiać się hasztagi rasistowskie z takimi samymi hasztagami zdjęcia koreańskich gwiazd i koreańskich teledysków, żeby wyprzeć te rasistowskie komentarze i żeby do góry poszły zupełnie niezwiązane z tym hasztagiem rzeczy, więc to też pokazuje, jak mocno angażują się w to K-poperze. Tak, i to jest siła tak potężna, że naprawdę trudno się jej przeciwstawić. Też w ramach tej samej opowieści, kiedy policja w Dallas powiedziała, żeby przesyłać zdjęcia osób, które podczas tego ruchu Black Lives Matter robiły jakieś rzeczy niezgodne z prawem, to fani K-popu w Stanach Zjednoczonych zalali policję w Dallas zdjęciami swoich gwiazd i powiedzieli: zobaczcie, ja mam jakieś fajne zdjęcie, proszę bardzo. I strona internetowa policji padła, nie mogli nic zrobić, po prostu fani K-popu rozwalili ich cały pomysł. Także to jest taka siła, która naprawdę już i te informacje już się przedarły do mainstreamu, nawet CNN napisało bardzo duży artykuł o tym na swojej stronie internetowej, Vanity Fair, też bardzo, bardzo poważane chyba medium mainstreamowe amerykańskie. Także można powiedzieć, że ta wiedza już o tym, co fani K-popu są w stanie zrobić, jest powszechna. Ja się bardzo w takim razie cieszę, że mam tutaj was, żebyście właśnie o tych fajnych, jasnych stronach opowiadali, bo faktycznie tych historii brakuje na pierwszych stronach, żeby też kojarzyć z tym K-pop. Ale ponieważ mamy coraz mniej czasu, to ja przechodzę jeszcze do pytań, które się pojawiły. Czyli, a jak zapowiada się przyszłość K-popu? Dalej będzie globalnym fenomenem, czy zacznie zanikać i jaki może być tego powód? No właśnie to jest to, o czym mówiłam, czyli tak naprawdę będziemy w stanie to ocenić dopiero za kilka lat, bo nikt nie wie, na ile rzeczywiście ten K-pop jest poważnie traktowany w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, Stany Zjednoczone to jest potęga rynku muzycznego. Fakt, że takie zespoły właśnie jak BTS zaczęły być zapraszane na takie wielkie gale jak American Music Awards czy Grammy, pokazują, że rzeczywiście jesteśmy wielkim graczem. Czy traktują nas na równi? Nie wiemy. Ja myślę, że K-pop na pewno będzie się rozwijał, a to z jednej ważnej przyczyny. Bardzo często zostaje mi zadawane pytanie, na ile to jest chwilowe zaciekawienie fanów, którzy za miesiąc znajdą sobie co innego, a na ile jest to stała rzecz, i moja odpowiedź zawsze pozostaje jedna. Fani K-popu naprawdę to jest coś niesamowitego. Jak już zaczynają być fanami, to zazwyczaj zostają na kilkanaście lat. To jest coś takiego, co wciąga, bo jeżeli chodzi o bycie fanem danego zespołu, to możemy interesować się jednym zespołem, po pewnym czasie nasze zainteresowanie może niknąć. Natomiast zespołów K-popowych szacuje się jest około 200. 200 różnych zespołów, kilka tysięcy różnych artystów, członków. Kiedy przestaniemy interesować się jednym zespołem, możemy znaleźć kolejny, możemy interesować się kilkoma naraz. Jak już się wpadnie w tą machinę, bardzo ciężko jest z niej wyjść, bo K-pop działa na tyle, że on cały czas ciebie kusi i mówi: ok, przestałeś się interesować tym, zapraszamy tutaj i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że kuki, które podsyłają ci rzeczy, które wcześniej przeglądałeś w sklepie internetowym. Tak, może tak. To cię interesuje. Trochę tak jest i tutaj też pojawiło się w komentarzach to, że K-pop jest na tyle ogromną siłą, że to nie jest tylko muzyka i dany zespół. Interesując się K-popem, za chwilę zaczniemy oglądać koreańskie seriale, zaczniemy uczyć się języka koreańskiego, będziemy marzyć o podróży do Korei, zaczniemy oglądać koreańskie filmy, Parasite i tak dalej, więc myślę, że no, na pewno nie zmaleje na popularności. Siła K-popu muzycznie wydaje mi się jest też siłą różnorodności. Bo tak jak powiedzieliśmy, no w K-popie jest bardzo dużo różnych rodzajów muzyki i to się wszystko miesza. I wydaje mi się, że no w dłuższej perspektywie K-pop będzie w stanie się dalej rozwijać i przeżyje jako pewien trend i fascynacja, jeżeli będzie się zmieniał. Akurat różne rzeczy można mówić w Koreańczykach, ale na pewno nie to, że brakuje im sił twórczych. Także jestem przekonany, że już teraz w Korei są tysiące ludzi, którzy dniami i nocami myślą o różnych nowych kierunkach rozwoju K-popu. Jeżeli tak będzie dalej, to jestem przekonany, że K-pop będzie się rozwijał dynamicznie cały czas.
Tutaj bardziej pytanie pojawiło się do mnie, czy będzie też dyskusja o fenomenie koreańskich dram. Myślę, że jeśli znajdę odpowiedniego rozmówcę i będzie ewidentnie zainteresowanie, to czemu nie? Skoro jest to temat warty uwagi, to warto mu się przyjrzeć. I myślę, że już ostatnie pytanie, bo została nam minutka, czyli a angielskie wersje koreańskich piosenek. Jaki może być tego powód? No myślę, o tym, o czym tutaj mówiliśmy, czyli Koreańczycy o tyle rozumieją ten rynek muzyczny i jego potrzeby, że starają się tworzyć specjalne wydania na dane rynki, czyli właśnie tak jak mówiliśmy, specjalne albumy i piosenki na rynek japoński. Czasami są to specjalne zespoły, jak na przykład Wavy, który jest subunitem NCT, koreańskiego zespołu, ale stworzony z myślą tylko o chińskim rynku, z chińskimi członkami. To tak samo i tutaj koreańscy artyści postanowili, że jeżeli chcą rzeczywiście wejść na rynek amerykański, być bardziej poważnie traktowani, no to warto by było zacząć i nagrywać w języku właśnie angielskim. Marcinie, chciałbyś coś dodać? Nie, mi się wydaje, że tak naprawdę jakby powiedziałaś o tych serialach, no to w ogóle nie mówiliśmy o Hallyu tak naprawdę. Czyli cały film K-pop jest tylko elementem gigantycznego fenomenu, na który składa się bardzo dużo różnych rzeczy. Także w ogóle jest to niezwykle ciekawe, co będzie z tą modą na Koreę, która jest jakimś absolutnym fenomenem kulturalnym w ostatnich latach. Czyli rozumiem, że ty, Martin, jesteś już gotowy, żeby być naszym tutaj ekspertem z Uniwersytetu, żeby podjąć kolejny temat. Ja się bardzo... 15. Dzięki wam i też dzięki tobie, Klaudia, już wcześniej. Ja jestem zafascynowana również Koreą i bardzo ciekawa, w jaką stronę to wszystko pójdzie. A tymczasem wybiła godzina 19, czyli nasz webinar końca. Serdecznie dziękuję przede wszystkim wam za to, że podzieliliście się swoją wiedzą. Klaudia, ciebie słuchać można w audycji Teraz K-pop w Czwórce Polskiego Radia, a obserwować w social media i oglądać na YouTubie. Natomiast z tobą, Marcin, rozumiem, że można się przede wszystkim spotkać na zajęciach na Uniwersytecie SWPS. Tak, oczywiście, zapraszam wszystkich kochających Azję. Super. To bardzo wam dziękuję. Dziękuję również wam, że byliście tak aktywni w czasie dzisiejszego webinaru. Zapraszam was już na kolejny webinar, który odbędzie się na początku lipca i będzie dotyczył psychodelików w popkulturze, czyli o najbardziej psychodelicznych produkcjach, które powstały i przedstawieniu psychodelików właśnie w filmach, teledyskach i innych dziełach kultury. Także serdecznie was zapraszam. Dziękuję serdecznie za to, że byliście. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.